Jestem ciekawy, czy to Camaro uda się zrobić na koło? Jest jeden z takich samochodów, które no, na pewno powinno się zrobić na koło, nie? Powinno się to udać. Zaraz zobaczymy. Więc tak, samochód już jest generalnie mocno przesadzony, jeśli chodzi o moc. 1100 koni mechanicznych fabrycznie, jeśli można tak powiedzieć. Ale no to jest Forza, nam tu oczywiście koni zawsze brakuje, więc możemy sobie je dodać. Nie wiem, czy nawet jakiegoś swapa nie można zrobić. Ja się tym samochodem jeszcze nie bawiłem w ogóle. Możemy zrobić swapa, same V8-ki, to dobrze. O kurde, co to jest? Co to jest? 1700 koni mechanicznych? Ale to już jest max, te 1700 koni mechanicznych. Tu mamy 1500 i czy można modyfikować ten? Nie, dobra. Te dwa silniki, one są już na maksa storpedowane. 1750 koni mechanicznych. To jest jakiś żart. Dajmy tutaj rajdowe zawieszenie. No i moim celem jest, żeby sprawdzić, czy ten stelaż do stójki, czy on faktycznie w Forzie działa, czy to jest tylko taki element wyglądowy. Daliśmy duży, ciężki silnik naprzód, ale ten samochód jest w stanie stać na to koło mimo wszystko. Zobaczmy, tak, w standardzie mamy tu opony już dragowe. Zobaczcie, przez chwilę opony znikają, jak się tak szybko zmienia. Mamy w standardzie opony dragowe już, dlatego chyba nim się tak dziwnie mi jechało na początku. I tak, o kurde, to nie koniec, tu możemy jeszcze szerszy kapeć dać. Co jest? Ogromny. Dobra, z przodu chcę mieć wąskie kapcie i możemy dać lżejsze felgi, jeśli się da. Chyba nie, chyba te co są to już są bardzo lekkie. Wątpię, żebyśmy mogli coś lżejszego dać. Tak, to będą najlżejsze. I spróbujemy zrobić go na stójkę. Okej, 1700 koni mechanicznych to działa. To faktycznie działa w tym aucie. Kurde, ktoś tutaj stanął, nice. Ale nie do końca, nie? Ale dźwięk. Kurde, mi nie chciał stanąć od razu. Ej, mi nie stanął. Kurde, ja nie mogę spojrzeć z boku, czy on staje na to koło, czy nie. Czekaj, jeszcze raz. Wsteczny. Ej, na pewno stanął na koło, ale ten stelaż działa, wygląda na to. Ty, działa ten stelaż, znaczy on się zapada w ziemię. On się zapada, widać, że się zapada, ale samochód nie podnosi się wyżej, nie? Ja pierniczę. Dawaj kamerę z tego, z zewnątrz, z wewnątrz. O kurde. No tak ma działać stelaż? On nie powinien przy samej ziemi być? Działa, nie? Tylko na tym kole nie utrzymuje się jakoś długo. Ej, ale w ogóle zwróćcie uwagę na to, że w tym samochodzie bieżnik mamy taki gładki. W ogóle nie mamy bieżnika, nie? To są opony dragowe, a zobaczcie, jaki ślad na drodze zostawia samochód za sobą. Widzicie? Taki z bieżnikiem, no nie? To jest normalny samochód w rzeczywistości, to nie jest samochód Hot Wheelsowy, mimo że jest napisany Hot Wheels. On jest w tym dodatku Hot Wheelsowym, ale on jest chyba też jakąś ikoną czegoś, bo widzę, że tutaj jest 50 coś. Może to jakaś rocznica, z okazji rocznicy został stworzony, tego nie wiem. W każdym razie on się pojawił tutaj w tym dodatku Hot Wheelsowym. Ciekawy jestem, czy te osoby, które nie mają dodatku Hot Wheelsowego, czy mogą go sobie zdobyć? Ty, tutaj Launch Control działa, widzę. Patrz. Ty, on na dwójce też staje. Ale ma odejście. Czekaj, ja muszę draga nim zrobić. Tylko jeszcze sobie biegi wydłużę. Ale torpeda. Ty, ile on pojedzie? Tam widziałem jakieś 500 km na godzinę? Co jest? Ale tu jest normalnie launch control. To jest ciekawe. Dobra, gotowi? Ty, ale teraz...
Teraz mi się z... mam niższe obroty. To jest Forza. Od 1500, ale to powinno wystarczyć. Gotowi? O, trochę za długie biegi, zmuliło go. Czekaj, jeszcze raz. Moglibyśmy inną skrzynię też tutaj dać, nie? Też by było dobrze. O kurde. Co wy na to, żeby zrobić sobie jeden wyścig drag? Obojętnie jakie samochody. No myślę, że Rimac i tak rozwali, no nie? Nie ma szans, żeby cokolwiek pokonało Rimaka, jakakolwiek spalinówka. No ciekawy będzie ten pojedynek, są dwa kopo. Jest Rimac, cztery kopo są. Rimac jest, Sesto i Mini, ten, elektryczne. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Myślę, że Rimac pozamiata wszystko. O kurde, co jest? Mi się biegi skończyły. Ty, kopo jest takie dobre na starcie? Ej, Rimaka pozamiatał. Jo, serio? Ja myślałem, że... Patrzcie, koposy wszystko wygrały. Jedno kopo zostało gdzieś tam z tyłu. Misnąłem bieg, aha, dobra. Trzeba było ten z jedynki i potem od razu dwójkę, jak tylko się trochę rozpędzisz. Ale ty, kopo ma zajebistą trakcję. Może ruszymy z 3000 obrotów, o, coś takiego. Ale czad. Myślę, że mógłbym tutaj założyć czterobiegową i iść na autostradę wtedy sprawdzić ten samochód. To jest świetny plan. O, i teraz będzie czad. Ziom, ja nie muszę chyba na autostradę iść. Nie no, jednak muszę. Zabrakło mi pasa. O, go wywaliło. O kurde. Dobra, chodźmy na autostradę. Jeszcze taki miękki, fajny. To są ma 1700 koni mechanicznych. 1750 koni mechanicznych. A do normalnej jazdy, takiej miejskiej, wystarczy 50 koni mechanicznych. On ma o 1700 więcej. I poszedł. ...440, ale pod górkę teraz. Będziemy musieli jeszcze sprawdzić z górki. No to myślę, że tak 455? 55 zrobi, nie? O kurde. Aż jestem ciekawy. Myśmy musieli sobie jeszcze bardziej te biegi wydłużyć i wtedy sprawdzić. Czekaj, tu się jeszcze trochę da. O, go podskakuje. Patrzcie tylko, jak ten licznik wariuje. Ja już też zaraz idę na mapę Hot Wheelsową i to szybko ogarnę. Bo tam są te takie dopalacze. To się najlepiej V-Maxa sprawdza. O! Dawaj, i z góry. 50 będzie. Ledwo, ledwo 50. 449. I tyle, i więcej nie chcę. Jak się jedzie w stronę wodospadów. Tu jest tak, o Jezu. Dobra, i zawracamy. Zaraz idziemy sobie na standardową mapę, ale... Na
chwilę to sprawdzimy. To jest w sumie dobre miejsce do sprawdzania takich rzeczy, nie? Czterysta, trzydzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt. Podskakuje mi. Ej, magnetyczny tor nic nie dał. Ja pierliczę, robiliście to już kiedyś? Ej, nic nie dał magnetyczny tor, on po prostu odleciał. Magnetyczny, jeszcze raz chcę to sprawdzić. Patrz, patrz, patrz. Ej, to jest prawie niemożliwe, mnie nigdy... No dobra, raz mnie chyba oderwało. A tak to generalnie rzadko się zdarza, nie? Żeby cię oderwało. Jak go przysało. Nie masz te pan. O kurde. Ty, nowy rekord nabiłem. Ej, on jest za szybki na te tory tutaj. Nowy rekord jakiejś prędkości. Ej, to jest chyba faktycznie najszybciej przyspieszający samochód w grze obecnie. Nawet Rimac jest wolniejszy od niego. Na to wychodzi. Nieźle, nieźle. Musicie sobie przetestować Copo Camaro, koniecznie.